Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcineczku z naszej serii Polskie Gospodarstwo. Jak widzicie, mamy załadowaną gnojowicę. Sprawdzimy sobie, początek praktycznie save'a. Sprawdzimy sobie, jak tam z głośnością. Powinno być ok. I zabieramy się za wywóz gnojowicy, której nam się już troszkę nazbierało. Ale zaczniemy jeździć, to wam pokażę, ile tego jest. Chociaż już udało mi się dość dużą ilość wywieźć na pola i ponawozić je troszkę. Jak widzicie, 30 sobie daje radę jak na razie z tą beczką. Zobaczymy, co będzie dalej na polu się działo z tą nową modyfikacją. Ona troszeczkę ma niską szerokość roboczą, dość wąsko rozlewa, ale jak na razie sobie daje radę. No, idzie dość fajnie, nie ma żadnego problemu jak widać. Nie wiem, czy w ogóle ona się pokrywa, czy nie. Tak się wyłączę na chwilę i sprawdzimy sobie, coś się dzieje, czy nie? No, chyba nie bardzo. A, bo ona już jest gotowa do zbioru, przez to nam się nie wylewa. Dobra, w takim razie jedziemy na inne pole. Nie ma co tutaj wylewać tej naszej cennej gnojóweczki. Bo i tak nam tutaj nic nie da. Miałem pokazać, jak tam z krowami. No, ale to za chwilę napełnimy sobie gnojówkę do pełna, bo tam już mam przygotowaną 60 do uprawy ziemi. I tym się w sumie zajmiemy w tym odcinku, tym nowym agregatem, można by powiedzieć. Troszkę sobie uprawimy ziemię po orce, po tych nowych polach, które zostały zakupione. Już tam są to niektóre wymagają wapnowania. Czy było nawożone, chyba tak. No teraz już możecie sobie zauważyć, 38 tysięcy litrów, także już, ja wiem, no jakąś połowę dobrą wywiozłem na pola tej gnojówki, także jest całkiem ciekawie, jest co robić. O, kopaczka stoi. Ją trzeba będzie jak w najbliższym czasie odświeżyć, bo tego kopania ziemniaków myślę, że będzie coraz więcej. No bo jednak nastawiamy się na te ziemniaczki. Jest sadareczka, jest wszystko. Można fajnie na takich małych poletkach sobie zarobić. No, jak widzicie, już w oddali 60 stoi. Sobie ją przyprowadziłem do pracy, była zamieniana razem z pługiem. O, elementko, kultywatorek. Zobaczymy, jak tam w pracy będzie się spisywał po orce. Zacznijmy sobie od tego momentu, bo tam bardziej na prawo już mam praktycznie nawiezione na 100%. O, elegancko rozlewa się. No tu po orce może mieć ciężko, jak widzicie. Te koła się dość mocno ślizgają na 50%, żeby jeszcze nie było tak, że 60 zaraz będzie ją wyciągać. Oj, 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 oj. No i poszło. Dobra, spróbujemy sobie zablokować tylny most. Ciekawe, czy to coś da. No nie bardzo. Jeszcze bardziej usiadła. No, spróbuję niby przedni, ona ciągnie coś tam przód, czy nie? Coś tam nie wyciągnie. No ale dobra. No to mamy małą akcję, jeszcze ściąga nas na bok. Spróbujemy zapiąć te mosty do tyłu. Uda się chyba wyjechać. No ma naprawdę ciężko. Spróbujemy odczepić sobie. Nawet na pusty nie da rady. Jednak co, 30 to 30. Kurczę. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli taką akcję jeszcze na odcinku. No to nic, trzeba zakupić. Dobra, wrócimy. Gdzie to tutaj było? Gdzieś tutaj mam sztywny hol. Całkiem nie jestem przygotowany do niego. Gdzieś tam w jakimś modpaku, czy gdzieś był on. I całkowicie się nie spodziewałem. Więc za 500. Niech będzie taki, jak jest. No to. Mamy mały... Oj! Niechcąco pokazałem przez momencik, kurczę, co za ciąg jest. No jak już go widzieliście, no to już raczej będę musiał go wam przedstawić jeszcze w tym odcinku. No, 60 to nie było jeżdżone, przez to kamera się zwichrowała. No, to jak już pokazałem ją, to muszę się pochwalić z tym zaciągnik, albo jeszcze i nie. Kto tam będzie chciał się dowiedzieć, to się dowie, zatrzyma sobie film, przeczyta i będzie wiedział. A kto chce zaczekać, to się wstrzyma do następnego odcinka, bo w następnym odcinku coś już będzie z pracy tym naszym ciągniczkiem, którego mogliście zauważyć. Który... O kurczę.
jest schowany. Drogi by mi się pomyliły i do rowu bym wpadł. Ciekawie by się wydarzyło. No, wyciąg nie musiał wlecieć na gospodarstwo wreszcie. Tyle o nim już gadałem, nie gadałem. Jak widzę, że przed nagraniami muszę sobie troszkę pozwiedzać mapę, żeby mi się załadowała, bo w przeciwnym razie mi się to wszystko zacina i renderuje dopiero podczas nagrywania. No to przy tej wędrówce mogłem sobie troszkę nagrać. Pokazać wam właściwie, jak tam te krowy, bo jest ich już coraz więcej. Że mamy 8 krówek, dwie małe jajóweczki. Na pewno sobie podczepimy. No i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać w ogóle. Czy uda się podczepić do 60 na przód, czy nie? Dobra, przełączę się, żeby nie było widać, jak on lata tam z tyłu. Muszę wam może jeszcze wrzucić filmik z okazania nowego nabytku. Dla nas to właściwie nabytek, nie zabytek, jak na niektórych gospodarstwach. Ursusa 10-14, no ja tam jestem mega podjarany, że taki ciągnik wpadł do nas na gospodarstwo. Musiałbym też zrobić jakąś może historię naszego gospodarstwa, od czego to się w ogóle zaczęło, jaki czas temu, ile mamy ziemi i tak dalej, pod co się ustawiamy. Myślę, że coś takiego by było jak najbardziej trafne. Sporo ludzi chciałoby to zobaczyć, bo gospodarstwo rozpoczynaliśmy od zera, tak można powiedzieć. No ale dobra, to będzie temat na odcinek z tej historii, a jak na razie zajmiemy się czym innym, czyli tym, żeby uratować naszą 30. Jak nam to wyjdzie, jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekaw, czy da radę, czy sprosta ją wyciągnąć w ogóle, czy 60 może być też za słaba i będziemy musieli jechać po ten nowy nabytek. No już widzę, że jest ciężko. O kurczę, nie, ta modyfikacja to jest normalnie coś pięknego tutaj. No widzę, że one sobie totalnie nie radzą, te ciągniki. Są mega, ale to mega słabe. Takie małe góreczki, ja chciałem zmieniać mapę na jakąś większą. Gdzie te górki są większe, no to mogłoby być morderstwo. Dla nich. No i już się zakopał. Dobra, blokada tylnego mostu wyjdzie. Dał radę. No ale raczej z tą beczką to ja go nie wyciągnę. Nie ma szans, że zaraz mi się tu wszystkie utopią. Dobra, podjadę blisko, najwyżej ten hol. Przestawię ręką, tak żeby szło go zaczepić. Wyskoczymy sobie. No i jest podczepiony. Wsiądziemy teraz może do 60. Ustawimy sobie follow me. Wciągnie w ogóle, nie wie czy nie wie. Widzi mnie bardzo. Nie ma szans, żeby go wyciągnąć. Przedni jeszcze zapniemy. No, coś może uda mi się wyciągnąć. Żeby tamten jeszcze z tyłu ciągnął, to już w ogóle by było. Ale jak to ustawić go może? Wyjechał, ale go popychał. No nie bardzo. Zmienimy pracownika. Nie ma co się zakopywać. Na pusto. Nie wyciągnie go.
Może H? Jakby pracownik? No nic z tego. Tak jakby chciał wyjść, ale nie bardzo. Ja spróbuję mu wciąć tą beczkę pod niego. Zobaczymy, czy... Uda się go chociaż samego wyciągnąć. Ja pierdolę, ale akcje. Kurde. No ja tu muszę wyskoczyć i z tego zrobić miniaturkę. Bo naprawdę jest niesamowicie. Coś takiego? Niech będzie. Okej. Miała być całkiem inna, ale może sobie ją w następnym odcinku gdzieś wykorzystam jeszcze do czegoś. Bo już miałem zrobioną, jak tam na podwórku stało, jeszcze pimpuś się załapał. Dobra, spróbuję go odczepić. Teraz ciekawe, czy 60 w ogóle się udźwignie, żeby stąd wyjechać. A ciężko. No wiesz, 30 już ładnie sobie radzi. Oj. Wczesna jesień, a tu już takie błoto na polu, lekka góreczka i jest naprawdę ciężko. Liczyłem się z tym, że całe pole uda się ogarnąć, a tu niestety nie ma tak łatwo. Dobra, skasimy go na chwilę. Zobaczymy, czy 30 podjedzie. A gdzie? Nie ma nawet takiej możliwości. No to chyba faktycznie czas na coś grubszego, mimo tego, że załączam dupry jeszcze naprzód na tym ciągnie, co nie powinna, to i tak są za słabe. Więc sobie skoczymy szybciutko, odetniemy ten hol i może uda się wziąć tego ten ciągnik, czyli jednak w tym odcinku zobaczycie, co to jest. A ja jestem pod wrażeniem po prostu, co ta modyfikacja potrafi zrobić. Gdzie byście wcześniej powiedzieli, że tutaj się zakopię? Jak ta 30 sobie spokojnie ze wszystkim latała, a nawet bez zastanowienia się wjechałem sobie w to i jak widzicie, wyszło dość ciekawie. Dobra, sobie wyskoczę. Przelecimy się do sąsiada. Bo u sąsiada w stodole stoi z drugą beczką, która też była kupiona, która ma troszkę większą szerokość roboczą, ale chciałem jeszcze poużywać nieco starej, więc przez to nie chciałem brać tego ciągniczka. Jest to Case International. Co najlepsze, właśnie byłem kupić z tatą, kupowaliśmy 10-14, to gościu miał takiego samego Internationala na podwórku, tam co oni w sumie gnój wywozili chyba od krowy nim, tyle że bez przedniego napędu był. No i powiem wam, że fajnie wyglądał, pomimo tego, że był mocno, ale to mocno ściochlany ten ciągnik, to fajnie się prezentował, tak jak i ten. Tu beczka jest pusta, nie wiem czy ją napełniać czy nie. A już bestia 80-konna z przednim napędem, to już powinno sobie dać radę i spokojnie wyciągnąć 60-kę. Tu sobie beczkę zostawimy, jak na razie. Chociaż nie, no bo będę nabierał tamtą mniejszą jeszcze. Tam sobie odstawimy gdzieś na bok. Już taki syf się robi na tym podwórku, ale coś ciężko ma z hamulcami. Jeszcze też się nie mogę przyzwyczaić. Nie wstawiam go tam, żeby nie zostawić czasami tura. Oddalimy trochę kamerę, tu go postawimy. Tak, pod kątem niech jest. Muszę sobie dodać tę modyfikację z zaczepami. Co prawda byłem na nią dość mocno zdenerwowany, bo nie szła mi rozgrywka zbytnio nią. Z tego względu, że miałem interfejs wyłączony i nie wiedziałem, co tam jest napisane. Po prostu sądziłem, że tylko trzeba podejść, wcisnąć Q, jak to było tam powiedzmy w farmingu 15,
no i wszystko się za nas samo zrobi, a to niestety tak nie było. No, jest wiele więcej rzeczy, typu właśnie włączenie WOM-u, wałka napędowego. Gdzie jestem? Gdzie ja go zostawiłem? Dobra, okej, okay, przypomniał mi sam o sobie się. Będziemy sobie go zaczepić. Czemu jeszcze nie chcę wskoczyć? Czy muszę po torach się przejechać, czy jak? Żeby do tory mnie załapało? Chyba, że to jest ta zła końcówka. Tu po zasianem już kiełkuje, no ale nie powinno się nic z tym stać. Jeszcze może zejdzie lepiej, przynajmniej. Tak, od złej strony podjechałem. No to teraz chwila prawdy. No ten już sobie lepiej radzi po ranym, jak na razie na pusto. Od 30 do pomiędzy zgasić. Pod górkę widzę, że też może być ciężko. Dobra, od razu załączam. Co się z nim dzieje? Od razu załączamy blokady i ogień. No to śmiesznie teraz wyszło, naprawdę. Ale to śmiesznie i co najgorsze. O, jest. Teraz może pójdzie. Gdybym nie zerwał go, to by była lipa. Jeszcze raz odczepimy, może podjadę. Tak, żeby nie być zakopanym. I dopiero wtedy coś może uda się go dźwignąć, jak nie to znowu tą beczkę zostawić. No ale tutaj bym go wyciągał właśnie na ten, na to co jest zasiane. Tam w orce, no to jest bardziej niż pewne, że on się zakopie. Ja myślałem, że tu się uda go wyciągnąć. Dobra, wyłączamy blokady. Czepiamy, niech stoi case w pogotowiu. No i co w sumie? Chyba zamienimy ciągniki. Niech 60 sobie lata teraz. Po tym ranem znowu, ale to z górki. Powinno być lżej. Jednak może lepiej 60 zapniemy do tego. Bo kiepsko to widzę, już ten odcinek i tak trwa naprawdę długo. Może go w tym momencie zakończymy. W kolejnym zrobię to, co zakładałem sobie zrobić. Dobra, tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Mi się udało wyciągnąć ciągniki. Troszkę się pokopałem. Zobaczyliście, jak fajnie działa ta aplikacja. Ta modyfikacja, którą wam już podawałem w poprzednim odcinku. Link do niej. No tutaj też wrzucę jeszcze dodatkowo, bo mieliście naocznie widok tego, jak ona się sprawuje. Jeszcze sobie 30 odpalę. Trzeba odczepić. Może w następnym odcinku jeszcze nie będzie tego podczepiania manualnego. Ale już w kolejnym powinno być, albo następny odcinek praktycznie nagram jeden po drugim, tak żebyście mieli co oglądać później. Akurat mam czas, więc na razie, trzymajcie się, cześć i zapraszam do kolejnego odcinka.